lecimy i zapraszamy pierwszych zawodników do tego, aby startować. Pamiętajcie o tym, żeby pokazać nam numer startowy przy starcie. 683. Startujesz, jak będzie minuta. Dobrze. I uwaga, start. Na razie. Powodzenia. Powodzenia. Kurde, takie spotkanie. No. Damian, żałuj, że cię nie ma. Ależ tu jest pięknie, jakie widoki, pięknie. Dobry, moi mili, teraz może mnie widać już porządnie, słychać, może nawet też chudy Wawrzyniec w Beskidzie Żywieckim, start w Rajczy, meta w Ujcowach. Do wyboru jest 50, 80 albo 100 km. Decyzję o tym, ile kto biegnie, podejmuje się na trasie, więc w zależności od tego, kto na ile ma sił, to sobie reguluje dystans. Jestem na 10 km, gdzieś mniej więcej półtorej godziny w trasie. Do tej pory było ciemno. Mamy za sobą pierwszy szczyt. Bardzo ładny widok z niego. Piękny wschód słońca, mgiełki w dolinach. Naprawdę ekstra. Jest dosyć parno. Ciepło w nocy, padał deszcz. Po południu już zaczęły się jakieś takie przelotne opady. A ten człowiek na dole to jest Andrzej Nóżka. Spotkaliśmy się i poznaliśmy się na Maderze w 2016-18. Także świat jest mały. Połowa do pierwszego punktu odżywczego. Ciężko jest. Półmaraton, 21 km, 3 godziny w trasie. Na razie jest nie najgorzej. Nie jest dobrze, nie jest źle. Trochę chcę mi się pić, ale mam jeszcze dosyć dużo kilometrów do następnego punktu, więc trochę oszczędzam wodę. Wiem, że to jest niedobre, ale no muszę tak robić.
No nie mam pary, no. Nic na to nie poradzę. Żeby biegać w górach, trzeba biegać w górach. Takie jest moje tutaj motto tego biegu. Trochę to też pewnie wynika z tego, że mało spałem. Źle spałem, bo było gorąco. Budziłem się co chwilę. Chociaż pewnie najbardziej wynika to z tego, że jestem po prostu nieprzygotowany. Czekajcie. Prosto. Trzeba tu uważać, bo jest dużo takich ścieżek, ścieżynek, gdzie rozwidlają się drogi. I żeby nie przegapić. Natomiast jest tutaj bardzo ładnie. Nigdy tu nie byłem. Bardzo dużo jest takich miejsc właśnie jak to, gdzie widać ładne takie widoczki na górki. Ładnie, przyjemnie. Dwudziesty piąty kilometr. 3,5 godziny. A ja jestem wrakiem. Kończę chyba na 50 km. Nie dam rady wejść na 80. Nie mam siły, po prostu nie mam siły. Także chudy wawrzyniec mi pokazał. Na filmie i tak pewnie przez te krzaki nic nie będzie widać. Kilometrów za mną był pierwszy punkt żywieniowy i kontrolny zarazem. Podjadłem arbuzików, napiłem się. Za 5 km będzie rozwidlenie trasy, gdzie można podjąć decyzję, czy biegnie się 80 czy 50. Niektórzy się jeszcze zastanawiają. Ja już decyzję podjąłem, że w tym roku kończę na 50. Niestety, na więcej nie mogę sobie pozwolić. Mógłbym się szarpać, ale byłaby to kompletna droga krzyżowa, więc nie widzę zabawy ani radości w takim bieganiu. No, także tak to wygląda. W tym roku 50 i kończymy. No, to dotarłem do tego miejsca, nie? W bardzo dobrym stanie. Tak, rano nie miałem żadnych wątpliwości, co będę robił na tym punkcie. Teraz też nie mam. Idę na metę. Na razie, dzięki. Bardzo się dobrze. Wzajemnie. No więc decyzja zapadła.
Na rozwidleniu dróg zakręciłem na trasę 50 km. Mam 11 km do mety. Dobrze, bo już dosyć mocno dokucza mi stopa. Coś tam się chyba porobiło. A i nawet siły mam na więcej, więc kończymy zabawę. Dawno nie byłem tak zajechany jak dzisiaj. Ale jeszcze trochę, godzinka, półtorej i koniec. Wszyscy mnie dzisiaj wyprzedzają. No trudno. Podobnie ostatni raport z trasy. Mam 2 kilosy do mety. Strasznie zabite czwórki, ubite stopy. To był dobry pomysł, żeby jednak skręcić na 50. I tak będę cierpiał. No, także pewnie ostatnia przebitka na mecie. I tyle. I po chudym. Ale bardzo ładnie, podobało mi się. Warto tutaj wrócić na dłuższą trasę za jakiś czas, jak się człowiek nauczy biegać. Haj. Nie. Oddaj mi medal. Jak wiesz, to są te kamienie z Beskidu Żywieckiego, więc każdy jest inny. Możesz sobie wybrać ten, który ci najbardziej pasuje pod względem wyglądu. To ja wezmę największy, nie? Popatrz, masz największy. O, taki to za duży. Wiesz, jak no, mi się ugnie. Wiesz co, ja może taki. Jak chcesz. A taki, jakbym tu taki, taki. Tu masz jeszcze kilka. Nie, no nie czarujmy. Weźmy taki, no, taki tak. Bardzo ładny. Opaska dla ciebie. Dziękuję. I tutaj masz... Tyle mam do powiedzenia. Tyle.